Siema, chamy, widzowie, już na starcie was znoję. 1000 łapy w górze, jedziemy z telefonami, dzisiaj wam nie odpuszczam. Tutaj. Siema, słychać dobrze mikrofon, czy za cicho jest? Nie, serio ci mówię, weź ten, za godzinę przyjdź i będziemy sobie siedzieć. No nie, przyjdę za godzinę i jutro, no. No nie, no weź. No bo, może przyjdę jutro, ale czasu, tak, czas ucieka. Ja wiem, ale... Bo wiesz, do 22 telefony ale robię... Ja będę spał później. Nie będziesz o 22 spał, co ty gadasz? Ja już śpię, nie widzisz? W ogóle długo spałem? No dobra, to ojciec będzie robił. Ale co? No ty będziesz robił telefony, ja nie umiem przy kimś, to ty będziesz robił. No. Kochamy, ale mamy tutaj scenariusz zaplanowany na... Dobry wieczór. Takie są procedury. Dobry wieczór. O, panie, już takie mam pytanie. Ten trampek jest piękny. To jest chyba taka wersja ostatnia, nie? Ja przepraszam, ja przejdę, bo jakoś słabo pana słyszę, na głośno mówiącym pan pewnie jest, tak? Tak, tak. Już momencik, ja przejdę. Jakaś nowa wersja trampka. No, możemy rozmawiać. No teraz tak. Ten trampek, no trampek, nie? To jest jakaś wersja. No, tak. To jest jakaś chyba wersja. Już ostatnia, najnowsza, nie? Znaczy to on był produkowany tylko chyba przez 2 lata. Ja byłem, ale... silnikiem Polo. Jacek Kurzyn. Po zjednoczeniu Niemiec. A to on zapierdala, nie? Bella ciao. Halo? On zapierdala. No tak. Ile poleci? 200 poleci? O Jezu, nie wiem. Wie pan co, bo to jest samochód teścia. Teściu już jest człowiekiem wiekowym po 90. Aha. I sobie kupił inny samochód. No mimo, że jest w takim wieku, to jeszcze ten kupił samochód. Jeszcze a z tym trabantem, on jest pszczelarzem, jeździł właściwie tylko w lato do tych pszczółek swoich. A tak to sobie ten trabant stał, bo na co dzień miał inny samochód. A bo były takie same u nas tam blisko Szczecinka, był taki podobny z kartonu, a to jest z plastiku. To nie tak do końca, to jest te boki są, tak, to nie jest plastik, jakieś takie pożywo. Tak to trabant, no. Jak koło Szczecinka pan jest, to coś ktoś samochód przyjechać obejrzeć. Seba, 10 złotych. Machoń, powiedz, że Gocha czeka w drugim pokoju, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, 3 złote. Jak pan go chce kupić na do celów takich inwestycyjnych, to jak najbardziej. Wie pan, mi chodzi, że to jest... I ta wersja jest, jak to się mówi, zajebista, faktycznie. Już taki jest. To jest silnik taki polówki, jak Polo. Tak, ja wiem. Ale to jest plastik, czy to jest z kartonu? Nam mi chodzi dźwięk. Nie, no nigdy one nie. To jest tworzywo jakieś, ale to nie jest karton. Ja wiem, z czego jest trawa, to mi pan zadał pytanie. To nie jest blacha. Ponosi jest podwozie z kartonu. Nie, podwozie normalnie stalowe i to jeszcze kiedyś się kupowało, to nowy samochód, bo teściu go nowego kupił, pierwsze co to się samochód dawało na tak zwaną kołyskę, nie wiem czy pan wie co to jest, no, się domyślę. Na kołyskę, na bok i taką okrętową impregnowali, także on jest od spodu cały zabezpieczony, na kola, blacha i ale, wszystko artykulacyjną no, taką tą farbą. No jak, ale ten karton jak? Przecież je to leci. Nie, żaden karton. Płyta ale podłogowa jest podłoga z kartonu jest. Ja kupiłem tydzień temu z Wałcza. Trabanta miał podwozie z kartonu. I co? No to może nie wiem. Pojechałem pod okonek i nogi mi wypadły. Nie, tam panu nogi nie wypadną. Dół jest zrobiony. Nie jest kartonowy, tylko stalowy. To pana zapewne. Nie wiem, to panu Wałczu sprzedali, ale tutaj jak pan chce, to ja bym jednak zalecał, żeby przyjechać obejrzeć ten samochód. Jeżeli pan jest zainteresowany. A jaka to wartość? No jest w ogłoszeniu. Ja tam nie patrzyłem, ile tam jest? 8000. Ile? 8000. Ja myślałem, że 800 zł. Nie, proszę. 8 tysięcy to ja sobie kupię BMW-kę. No to tak, ale nie kupi pan trabanta. Kurde. BMW można... Proszę pana, niedawno ten tu sprzedał Primery za 1500. No tak, ale... Coś... Dobra, proszę pana, przepraszam, bo ja jestem tutaj w gościach. Jak pan jest zainteresowany, serdecznie zapraszam.
Ale, tak ale coś, coś panu po, coś panu jeszcze powiem. Halo? Tak. A ten? Tak. A, te, a w ogóle tak i... Gdzie pan mieszka tak? Od ze Szczecinka ile pan ma? Słuków. Gdzie? Słuków. 50 kilometrów stąd. Słuków? Gdzie to jest? Słuków. A, Warszawa. No to rozumiem teraz, no. Gdzie? Ko Warszawy pan mieszka? Proszę pana, jest pan zainteresowany, zapraszam. Muszę kończyć rozmowę. Ale nie, nie. Miłego weekendu. Pytam się jeszcze, halo? Ty z Człuchów. Co? Człuchów, tutaj nie, obok nas. Halo? Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Jakoś pani wystawiła kanapę do sprzedania. Ładna jest. Tak? Ładna. Do oddania. Czemu? Tak, do oddania. Ale za darmo? Tak, tak, o... ale trzeba sobie ją odebrać. Aha. A to dziękujemy. Proszę. Co? Jaki chory, co ty robisz? Za darmo. No to co z tego? No co powiem, przyjadę za darmo? Ja pierd... No coś... Mi chodzi, że coś kupić, a nie. Do oddania powiedziała. No. O, weź szukaj kibel w łódce. No bo... Ale ty nie rozumiesz. Ktoś się skapnie, jak zaczniesz tak. A co? Zaraz się wyłączy. Halo? Halo, o, dobry wieczór. Dobry wieczór. A kurde, fajnie ma pani ten kibelek. A mi pęk, kurde. Jestem stary, siedzę w domu. Znaczy stary. Nie taki stary, ale mi. Ile pani za niego chce? Słucham jeszcze raz, przepraszam. Za te, to jest taka spółka. A ta deska sama się obniża i pozwyża? O, do końca nie rozumiem do końca pana pytania. Jak będzie pan zainteresowany kupnem, to proszę dać znać, bo nie wiem, jak deska miałaby się sama obniżyć i podwyżać. Normalnie jak idzie się robi, to deska się obniża powoli. Jakaś zamulona baba jest. To opada, tak? No właśnie, opada no. Opada czy nie opada? To jest zwykła deska. Pani pokaże jak opada. Dobra, do widzenia. Co ty za głupoty gadasz? Ty, wiadomo, że ktoś powie, że to jest od razu fake. No baba się nie zacenia. Baba zamulona, ona cały czas to słyszała. Ja sama nie wie no. Poczekaj no. Siema Marian! Nie rozumiem. Mówię, cześć Marian! Co? Masz kibel do sprzedania. Dobry wieczór. Kupuję kibel. Halo? Kupuję kibel. Tak, słucham. Kupuję kibel. Dobrze. Ile pani ceni? Jest, może pan powtórzyć? Ile pani za ten kibel ceni? No bo, potrzebuję do samochodu, nie? Mhm. Ile pani za niego chce? Może pan zadzwonić jutro od rana? Kurde, wszystko jutro. A czemu nie dzisiaj? Jutro tak koło 9. O 9? Dobrze. No dobrze. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ty już się z nim potrafisz. Nie, ja nie potrafisz. Goni sami w górę. Dobry wieczór, dzwonię z sprawy kibla. Tak. Ma pan jeszcze dostępne? Tak. To jest dwie sztuki za 80 zł, czy jedna? Czy jak to wygląda? Za sztukę ten. A można zrobić tak, że na przykład za jeden sedes, za dwa sedesy jedna cena? No można, ale będą brzydsze. Słucham? Będą gorsze, mam różne kible. A skąd one pochodzą? Właśnie skąd je pan ma? No kurwa, z domu. Ale pan je używał, czy to gdzieś na budowie, czy gdzie, skąd one pochodzą? Bo w domu były, tam. Ale one są wyczyszczone, są jakby tam ze środka, czy no, jak? No kurwa, jak będą tańsze, to będą brudniejsze. No nie no... Sztuka, sztuka to nie, to będziesz miał w sklepie. To one używane będą. No dobra, ale na przykład śmierdzi w środku głównym, albo tam łajnym jakimś i tak dalej? Nie. To wyczyszczone są? Pan domestosem czyścił albo coś, czy... Chodzi mi o higienę. Nie, nieczyszczone. Śmierdzi? No kurwa, nie śmierdzi, ale nie są czyszczone. A to musiał konstrać.
Poczekaj pan, bo tu dałeś jak? Bo tu. Dobra, ja dam ojca do telefonu, no. No to wstać tam kurwa ryj i to wyjdź, jak ten sobie wyczyścić. Ty, nie rozumiem. A tam musiał koń srać, czy nie? Jak? Koń srał te kible, czy nie? Tak, obsrał, no. Ile? Co ile? Ile kibl obsrał? No kurwa, możesz sobie zjeść całego kibla nawet jak chcesz, jak lubisz. No przecież ten koń, ma dużą dupę. No, dobra, wypierdalaj kurwa Leszczu zajebana, albo daj adres ci do skurwy ryj, jak ci się Spoczęco jebany, wypierdalaj stąd. Zęby policzysz. Weź sobie, ten kibel sobie łebsać. Przyjdę ci zapierdolę z powrotu. Mądry kurwa jesteś necie, bym miał przyjechać kurwa do tej wryte, w życiu kurwa nie przyjechał. Chodź ci ten kibel, na łeb nasadzę. No daj ci kurwa rozkurwie go ryj kurwa. Skąd debilu? Skąd debilu jesteś? Dobra, daj adres kurwa, to ci go rozjebię na głowie. Chodź debilu, czekam daj na ciebie. Daj adres do ciebie, to przyjadę. Dobra debilu, czekam na ciebie. Dobra, to daj adres, taki cwaniak jesteś kurwa. I tak cię znajdę, pogłosi po numerze telefonu i będziesz kurwa biegał. A ja cię też chuju znajdę i ci łebu pierdolę. Przestawię dupie. A ja ci kurwa daję adres, pisz kurwa, Janikowska ulica. Mordę, słuchaj. Piszesz? Słyszysz? Słuchaj, kurwa, rozjebie cię! Śmieć ujebany, kurwa, nie będziesz mi groził. Dobra, już kurwa jest załatwiony, już się szukam. Szukam cię, Leszczu, zajebany. Dobra. Słuchaj. Leszczu, chodź. Ale cię wkurwił, nie? Czekajcie, bo muszę puścić do niej, to było. Lesz. Dobry wieczór. Dzwonię z pretensjami i to całkiem niemałymi do pani w tym momencie. Jakimi? Już tłumaczę. 5 złotych. Zastanawiam się, czy można się wysrać na próbę na tym. Podejdę do okna, o tak o. Po prostu... No jakby to... No nie wiem, no dobra, inaczej. No, po prostu wczoraj spałem w nocy i pani numer mi się wyświetlił. W nocy, nie? No tam było około 3-2, no nie wiem do końca, ale to było w nocy. No i pani numer mi się wyświetlił na konsolecie, na telefonie. No i ja dzwonię, żeby właśnie panią teraz zrugać. A nie pan z kim rozmawia? No właśnie nie wiem, dlatego odzwaniam pod ten numer, po co do pani numer mi się wyświetlił w nocy, tak? Dlatego dzwonię panią zrugać. Dobrze się czy się dobrze czuje. Ale pan coś ze mnie jaja robi, czy co? Nie pan no. Oby dobry numer wybrał? Proszę panią, jeszcze raz powtórzę, bo pani chyba nie wie o co chodzi. Wczoraj między drugą a trzecią w nocy pani numer mi się wyświetlił, dwa sygnały usłyszałem. Z tego numeru. Teraz zdobyłem się na odwagę, żeby zadzwonić. I zadzwoniłem po to, żeby pan panią... Słucham? Wie pan co? Absurd. Totalny absurd. Zdobyłem się na odwagę, żeby do pani zadzwonić i panią zrugać. No i nie, czuję się zrugana. Wystarczy to panu? No nie, no chciałem, żeby to jakby pani się do tego odniosła. Czy pani niechcąco wybrała mój numer? Czy... Nie ma możliwości, że pan... Otrzymał pan jakikolwiek kontakt z mojego numeru telefonu między godziną drugą a trzecią w nocy. No tak? To dziwnie, tak. Bo słyszę, że w tle pani ma jakąś tam koleżankę, która się pośmiechuje, prawdopodobnie... To nie jest moja koleżanka, tylko moja mama i drogi panie, ja nie jestem nastolatką, żebym wykonywała telefony między drugą a trzecią w nocy. Tak? No bo widzę, że tam mamie i pani do śmiechu, prawdopodobnie sobie drinka pijecie i się śmiejecie jeszcze, że ja próbuję wyjaśnić sytuację. To też nie jest normalne, tak? No wie pan co? No właśnie, bo ja nie rozumiem, po co pan w ogóle oddzwania? No oddzwoniłem, bo... Żeby co? No bo patrzę wczoraj... Wyszedłem ze snu wczoraj, trzecia nad ranem, patrzę jakiś numer, mówię... Dobra, mówię, rano zadzwonię, rano zapomniałem, teraz mi się przypomniało, dzwonię, pani odbiera, a pani zamiast się tłumaczyć, to pani bagatelizuje sprawę. Ale pani chyba nie jakiś niepsychiczny, ja mam się pan o sobie tłumaczyć, pani jest nienormalny, dziękuję, nie będę pani regularnie może... Wkurwiła się, czekajcie, muszę tam szybko dzwonić, póki jest na ciśnieniu. Muszę zrugać jeszcze raz, widzowie. Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Kurde, no szkoda, no ja pierdziele. Jak ktoś już jest wkurwiony, to jest połowa sukcesu. Słucham. Dzwonię do pani z pretensjami. I to całkiem niemałymi. O co chodzi? Wczoraj, z piątku na sobotę, czyli wczoraj, jak sobie spałem około drugiej w nocy, dostałem z tego numeru taki dłuższy sygnał, przebudziłem się. I właśnie teraz zdecydowałem się zadzwonić do pani. Pani odbiera telefon. Słucham wyjaśnień. Ale z kim rozmawiam, przepraszam?
Ja sam nie wiem, z kim rozmawiam. Pani podniosła słuchawkę, a pani dzwoniła z tego numeru. Ojej, nie mam pojęcia, bo nawet nie mam tego numeru zapisanego. Ja też nie mam tego numeru, ja tylko po prostu naciskam odzwoń i pani podnosi słuchawkę, tak? Dziwna jesteś, ty. No? Nie wiem o co chodzi, ale naprawdę, może jakaś pomyłka. Ja naprawdę do nikogo po nocach nie wydzwaniam. No, nie wiem, ja jakby zobaczyłem pani numer, znaczy obudziłem się wczoraj w nocy, no i słucham wyjaśnień właśnie, dlaczego pani wczoraj do mnie dzwoniła, czy na przykład pani ma zawirusowany telefon, czy pani na przykład jak spała, to głową wybrała numer przez przypadek, o to mi bardziej chodzi. Gdzie? Może uchem niechcący. No nie wiem. No. Nie mam pojęcia, naprawdę. Tym bardziej, że to jest numer mojego ojca, mój ojciec wczoraj spał, a pani do niego dzwoniła w nocy. No, i pani mówi... Kurde, tego! O, ja dam ojca, o! Ale o co chodzi, bo ja nie wiem, bo... Ta pani, co wczoraj przez przypadek do ciebie w nocy dzwoniła. Ale co mówię, że co? Że właśnie nie, że sygnał puściła, że cię wybudziła ze snu. A no! A ja robię w policję, pani do mnie dzwoni o 4 w nocy. Nie mam pojęcia, o czym pan mówi, naprawdę. Nie, bo... Jak ma pan jakiś problem? Nie, mi chodzi o to, że ja robię w policję, a pani... I mam pani numer. I takie miałem telefony w nocy nieraz. Mówię, kurde! Mówię, zaraz zamówię komendantowi, niech sprawdzi, kto zadzwoni, nie? Mhm. Dobrze, wie pan co, ja nie wiem naprawdę, o co chodzi, także co mogę powiedzieć ze swojej strony? Ja do nikogo nie wyzwaniam po nocach, mam dziecko niepełnosprawne i ale może pan, coś tam... mam czas w ogóle na takie dyskusje. Ja wiem. Pani przepraszam, jeżeli cokolwiek z mojego telefonu wyszło. No ale to nie chodzi o to, ale dobra. Coś... Nie męcz ojciec kobiety, bo to ty może... No więc właśnie. Wie pani co, bo to naprawdę może... Naprawdę nie wiem, o co chodzi. Wie pani co... Albo jakaś pomyłka, nie ten co? Numer, naprawdę. Proszę mi dać spokój, bo mam naprawdę dosyć swoich problemów. Wie pani co, już daje pani spokój, może to ojciec wczoraj był pijany i przez przypadek zadzwonił. Ja byłem posłuszny. Dobra, daj mi kobiecie spokój, bo widzisz, może jakaś serio, wiesz. Już to wstrzymane jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie... bo tu jakiś sygnał słyszę, nie wiem, czy pan odebrał telefon? Myślę, bo nie rozumiem. Chodzi mi o to, czy pan sprzedaje jajka na Oliksie? Tak, zgadza się. Chciałbym wiedzieć, ile ma pan dostępnych tych jajek. Chodzi mi o ilość i cenę, na przykład 100 jajek, jakbyśmy chcieli zamówić. To jest gotówka, także... Złotówkę za jajko? Tak. Czyli 100 jajek to będzie 100 zł, tak? Dokładnie. A na przykład jakbyśmy mieli jeszcze większą ilość, to wtedy jakiś rabat wchodzi w grę, czy to raczej jest cena sztywna bez negocjacji? Nie, no przy większej ilości możemy negocjować. Proszę tam nie pikać, bo słyszę, że tam pan... słyszy pan taki sygnał piw? Słyszy pan taki sygnał? Nie, w porządku, powinno być wszystko. Słyszę takie pik. Nie, w porządku, powinno być, ja teraz słyszę. Dobrze, nieważne, chcielibyśmy wziąć od pana większą ilość takich jajek, może być nawet 200-300, ale powie mi pan szczerze, czy jakbyśmy podjechali nawet z mężem, czy można takie jajko przetestować na miejscu przed zakupem? To znaczy? Przetestować, że się, nie wiem, pani sobie rozbi, zobaczyć, jak to wygląda. Nie. W takim sensie, że na przykład przyjedziemy i na przykład jajecznicę u pana sobie zrobimy i zobaczymy, jaka jest w smaku. Nie bardzo. No, wie. Jajka są najbardziej świeże z mojej przydomowej hodowli, więc... A nie, chodzi o to, niech pan się nie martwi, możemy wziąć swoją patelnię, tylko żeby pan kuchenki użyczył. Rozbijemy tam takie 3-4 jajka, żeby zrobić to. Dobra, no dziękuję. Pasuje tak, czy raczej nie? Bo cały czas słyszę, coś tam pipczy. Co z tym pipczeniem, kurwa? No, to chociaż to pipczęcie. No, kurwa, tak pipczyło, że nie mogę się skupić na rozmowie. Dobra, dzwonię jeszcze raz po jaja. W sprawie czegoś teraz? W sprawie jajek. A, dzień dobry, witam. Dzień dobry, ma pan jeszcze dostępne jajka? Tak, wie pan, podaję się sekundkę tylko na zewnątrz, że idę. No, słyszę właśnie, że bankar czeka. O, już pana słucham. No już, no dzwonię w sprawie tych jajek, co pan wystawił na Oliksie. Mhm, no. No i... To jajeczko ile by pan chciał? Właśnie, chodzi o sztuki, tak? Tak, o sztuki. No, jedno. Znaczy jedno jajko pan chce kupić, czy jak? No jedno jajko chcę kupić.
A jedno jajko chce pan, no to po jedno jajko to będzie musiał pan sam przyjechać, bo to z jednej sztuki to powiem pan, że chyba panu nie dowiozę. Nie, no ja akurat blisko w miarę mieszkam, to mogę nawet podjechać tam, jutro czy pojutrze. No to spoko, to nie ma problemu, to zapraszam. Ile by... A blisko, czyli gdzie? Siedlenci czy Rybnica? Nie. Tutaj do pana mam chyba, nie wiem, z 5 kilometrów. No tak, tylko że ja, że tak powiem, regularnie jestem na tą chwilę w Siedlęcinie, a kury mam w Rybnicy akurat. Tak, nie wiem, gdzie ma pan bliżej. Ja Rybnica. A pan Rybnica. No. No to dobra, no to mówię, niech mi pan najlepiej adres wyśle, ja to i tak codziennie tam jestem, bo i tak tam codziennie jestem, będzie do pana. Ale ja... To nie do sztukę jajka pan chce? No tak, właśnie chciałem się dowiedzieć, właśnie jaki będzie koszt takiego jajka. Znaczy, no jajko sprzedaję po złotówce, ale że jedną sztukę to jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś chciał jajko jedno kupić. Chcę kupić dla testu, bo najpierw my zawsze robimy tak, że najpierw testujemy jajo, a później kupujemy większe ilości. Aha, no to dobra, to nie ma problemu. To mam prośbę, niech pan SMS-kiem adres do siebie napisze i to nie do pana powiadę jutro, jak będę w krańcu, bo ale nie, chodzi mi ile gotówki muszę przygotować, tak szczerze, nie? Że jakby ile pieniędzy o. No jak chce pan jedno jajko, no to złotówkę, no a ile pan chce, ile chce pan mi za jedno jajko zapłacić? A na przykład nie można dać 50 groszy, żeby dla testu przetestować? No powiem panu szczerze, no po 50 groszy to koszty produkcji mam wyższe, powiem panu szczerze, niż 50 no tak, ale... groszy. No kura więcej zjada, powiem panu szczerze. No tak, ale jak na przykład się okaże, że to ma pan dobre te jajeczka, no to my weźmiemy więcej, tak? No dobra, to jedno jajko dam panu w prezencie, o tak się możemy umówić, na próbę pan dostanie ode mnie w gratisie. Nie, no może, wie pan, ja mogę panu zapłacić nawet tą połowę ceny, ale to po prostu, żebyśmy przetestowali. No dobra, no to powiem dam panu w gratisie, nie ma problemu. SMS-kiem tylko adres, niech mi pan napisze do siebie, numer telefonu już mam i mówię, jutro będę rano, na pewno na Rybnicy, to podjadę do pana. A byłby pan na przykład w godzinach porannych, na przykład koło 6 rano? Wie pan, co będę na pewno za chwilę. A. Gdzieś tak, nie wiem, max do pół godzinki myślę, że będę to, na zaraz się spytam, że pan adres wyślę, to... Zaraz się spytam, że wtedy świeże jajko panu jedno przywiozę, nie ma problemu. Zaraz zapytam... Zaraz jajka jeszcze zebrać. Zaraz spytam się żony, czy będzie w domu, zadzwonię do niej, a powiem pani tylko pan, czy kury były szczepione normalnie, czy na przykład chorują na kiły albo coś? Nie, kury są zdrowe. A ma pan jakiś certyfikat na przykład takiej kury zdrowe? Nie mam certyfikatu, bo ja kury w fermie kupiłem ogólnie rzecz biorąc, ale na pewno były wszystkie szczepione, to sobie nam rękę obcięłem. Ale one na tą nową chorobę też były szczepioną? A jaka to jest nowa choroba? No... Ten, to, jak się nazywa, no, korona, no. Nie, na koronawirus, który nie szczepi. Na koronę, no. No nie, no, pytam się, bo muszę wiedzieć takie rzeczy, no, wie pan o co chodzi. Znaczy nie, powiem panu szczerze, że na koronawirusa się zwierząt nie szczepi, pierwsze słyszę, powiem panu szczerze. Ja nie znam się tak za bardzo na kurach, tylko bardziej jestem użytkowy, tak? No to nie wiem. No spoko, mówię, dobra, niech mi pan adres napisze do siebie, mówię, do pół godziny w Rybnicy będę, to podjadę panu to jedno jajko. No dobra, ja zadzwonię do żony. Wypróbuję pan sobie. Ja zadzwonię do żony, czy jest w domu, najwyżej wtedy żona by odebrała te jajo. Dobra, nie ma problemu, spoko. Dobra. No to okej, to do usłyszenia. Do usłyszenia. Kurwa, dalej, widzowie, dalej dzwonimy, no, dalej. Jakieś pomysły możecie pisać na czacie, pomysły na telefony. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie kaktusa, takiej zabawki. Ma pani go jeszcze? Tak. Ma pani go może pod ręką? Pod ręką akurat nie, ale o co chodzi? No bo chciałbym się upewnić na 100%, że to jest ten kaktus, który chcę. Czyli? No, żeby pani muzyczkę włączyła z niego. Żeby wiedzieć... No niestety teraz nie naprawdę, jak pan... Świadek, to zaczynaj chyba jeszcze muszę dozwolić. A to nie może go pani wziąć tego kaktusa na chwilę, żeby go włączyć? Nie, proszę pana, nie mam go teraz, więc jak mogę go wziąć, skoro go nie mam? No ale nie, ogłoszenie jest aktualne, widzę. Tak, ogłoszenie jest aktualne, ale nie mam go teraz, bo nie mam je w domu, więc nie mam go. Ale nie może go ze sobą. Ale słyszę dziecko w tle. Ale zostaw, że pan dziecko słyszy. No to raczej pani jest w domu. Ale proszę pana, przecież ja mogę być u kogoś w domu, a nie mam go przy sobie, prawda? Tu jest pan zainteresowany, proszę o kontakt jutro. O której godzinie mniej więcej? Widzicie jakie chamy? Sprzedają kaktusa i jeszcze wyzywajmy. Przesadzili w tym momencie. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie kaktusa. Ma pan jeszcze dostępny?
Tak. Głównie chodzi mi o to, czy jakby, bo nie wiem, czy to jest ten kaktus, który chcę. Ma pan może takiego jednego pod ręką? Nie mam. A o co chodzi? No chciałem zacząć, czy na 100% to jest ten kaktus, który chcę kupić. W jakim, co mam panu sprawdzić? No włączy pan go przy mnie. No to niech pan zadzwoni do mnie za, nie wiem, 20 minut to panu włączę. Ale nie, no za późno, teraz niech pan idzie, ja poczekam. No ale teraz nie mam je w domu, rozumie pan czy nie? To a za ile pan będzie? Za 20 minut tłumaczę panu. No to co, za 20 minut pan dzwonić? To może pan nie dzwonić, no. No dobra, dobra, zadzwonię za 20 minut, a będzie pan spał? Nie będę spał, nie mam je w domu, za 20 minut będę w domu i będziemy mogli to sprawdzić. Czyli to będzie, czyli o 22 mogę zadzwonić? Tak. Dobra, zadzwonię, to pan przygotuje go. Dobrze. I wtedy kupię nawet parę sztuk, ale żeby pan nie okłamał, tak? Dobra, dobra. No. No, na razie. Nara. Zadzwonimy za 20 minut, przypomnijcie mi, że po kaktusa muszę dzwonić. No, tak, ja tutaj, dziewczyna kazała zadzwonić, już daję dziewczynę do telefonu. My tutaj z polis tutaj po sąsiedzku. No, słucham. Już daję. Już dziewczynę daję. Dobrze. Halo? No, chodź. Kibic, 5 złotych. Halo, dzień dobry. Wyniki klubowe i informacje sprzedającego, że kupujesz tylko po to, żeby je spalić, bo nienawidzisz tego. Ale on państwo do mnie dzwoni. Halo, no jestem. Będzie dym uśmiechnięta buźka, uprzeć czat, żeby nikt się nie obraził. Ale państwo do mnie dzwonią, no nie wiem, w jakiej sprawie, słucham. Nie, raczej nie. Nie, ja nie wiem, nie dzwoniłam do mnie prawie. No to nie wiem, proszę zapytać pani, nie wiem, chłopaka, bo do mnie dzwonił, mówi, że daje panią, więc nie wiem o co chodzi, dobra. A skąd pani jest w ogóle? A pani skąd? Bo pan mówi, że z Polski dzwonicie, no ale w jakiejś sprawie? No, z Polic tak, ale nie. Dzwonił, niech pani porozmawia? Niech pani porozmawia ze swoim chłopakiem, bo on do mnie wykręcił numer, tak? Więc nie wiem w jakiej sprawie. Myślałam, że może w sprawie jakiegoś ogłoszenia. Dobrze, to dobranoc. Dobranoc. Do weterynarza czy mi zęby wyrwie? A jest weterynarz 24 na dobę? To jest dobry pomysł. Weterynarz 24H Warszawa. Słucham. Dobry wieczór, dzwonię w sprawie telewizora. Tak. Powiem pan tak, to ogłoszenie jest prawdziwe, bo to jest za 500 zł, tak? Dziwę, właśnie go wystawiłem przed chwilą. Właśnie chodzi mi o to, że cena jest w miarę taka niska, że wie pan, jestem napalony na to ogłoszenie, tylko chciałem właśnie wiedzieć, czy to nie jest jakieś, że ktoś sobie dla jaj wystawił, czy naprawdę, o. Nie no, patrzyłem po cenach, to mniej więcej tak są wystawione, więc wystawiłem, kto ale potrzebuje troszkę większy, a... Nie, ja to wiem, no cena też w miarę okej, tylko chodzi o to, że jakby w kineskopie, znaczy w matrycy, jakby odbija się zdjęcie naganiacza. I dlatego tak się pytam, czy to ktoś na jaja sobie wystawił, czy... Czy po prostu pani... Kogo zdjęcie się odbija? Naganiacza się odbija zdjęcie. Jakiego naganiacza? O co chodzi? No, że... Może ja tam gdzieś jestem. No właśnie, no... Że pan, właśnie, że pana zdjęcie penisa się odbija jakby w kineskopie, w gaciach, o. O Jezus Maria, zobaczę zaraz to zdjęcia, to... Nie, no zdjęcia przed chwilą robiłem, nie wiem, nie zwróciłem uwagi, ale przecież ubrany byłem, na golata nie robiłem zdjęć. Ale ja chyba w gaciach chyba, nie? Jezu, zaraz sprawdzę te zdjęcia. Nie zwróciłem, nie przyglądałem się ich, ale spodenki przecież miałem na sobie. No nie wiem, no tam... Dobra, telewizor jest jak najbardziej. No, ale tak wie. Dlatego tak się pytam, bo... No wie pan o co chodzi, no bo tu myślałem, że właśnie bardziej ktoś jaja robi, ale to po prostu przez przypadek pan tak zrobi zdjęcie. No, muszę je sprawdzić, to zaraz oglądam, to telefonem robiłem, więc a, tam no bo... nie ma jakiejś wielkiej wielkości, to muszę, to oglądam i podmienię coś ewentualnie, ale nie, no telewizor
Telewizor jest, no ma kilka dobrych lat, tak mówię, u dzieci w pokoju był, no. Bardzo mały, bardzo mało używany, bo to chłopaki już komputery mieli swoje, potem więc, ale 3D fajnie to wygląda. Twarz ze łzami radości, lekko uśmiechnięta twarz miłego wieczoru życzę. Wszystko rozumiem, o co chodzi. Dam brata do telefonu, bo to on chce kupić. Okej. Okay. Chodź. Telewizor. No. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham. Tak? Halo, halo, słyszymy się? No słyszę, tak, słucham, o co chodzi. No to państwo dzwonią do mnie. Słucham? Państwo do mnie dzwonią, ja wystawiłem telewizor. Menelikson. Ja do mnie nie dzwoniłem do pana, nie wiem jaki telewizor. No ktoś panu dał przed chwileczką słuchawkę, tak? Brat, tak? Jak? Brat panu dał słuchawkę, dobrze zrozumiałem? Nie zrozumiał pan. Jaki brat? Na jaki pan numer dzwoni w ogóle? Ja nie dzwonię, to państwo dzwonią do mnie. Muszę pan dzwonić przed chwilą do mnie i odbrałem telefon. Nie. To ktoś z tego numeru zadzwonił do mnie, ja odebrałem i przed chwileczką z kimś rozmawiałem. Nie, to na pewno nie ze mną. A jaki numer pan? Żaden numer, no wy dzwonicie do mnie, no kto panu dał telefon do ręki? Nikola Misiu, chwyć mojego NAG. No że to jest mój telefon, nie rozumiem, o co panu chodzi, kto dał telefon do ręki. Telefon jest mój. I pan przed chwilą do mnie dzwoni i odebrałem. Nie, ja nie dzwoniłem, ktoś do mnie zadzwonił. Z tego numeru? No tak. To jest nieporozumienie, no to chyba panu się coś zdaje. Nie, się nie zdaje, bo ja kiedy, bo ja oglądam film, a telefon do mnie dzwoni. Przed chwileczką z kimś rozmawiałem o telewizorze i... Ale to na pewno nie ze mną. No a kto u pana w domu jest i kto panu dał telefon? Przecież wy dzwonicie. Dobranoc! No nie, no bo teraz już sam nie rozumiem, o co tu chodzi. Maciek, 5 złotych. Ja pierdolę, czekajcie. Muszę... Siema, Maciek, dzięki. Ale... No pan teraz dzwoni do mnie, no o co panu chodzi? Chodzi w sprawie telewizora z Olixa i przed chwilą brat rozmawiał z panem. Nie rozmawiał nikt ze mną, ale brat teraz, przed chwilą, tak? Minutę, może nawet nie. No mój brat rozmawiał, no minutę temu z panem i on nie wiedział, o co chodzi, bo on sam się zagubił się. Teraz dam brata. Zagubił się. Dam brata do telefonu, co się dogadujcie, w sprawie telewizora z Olixa. No to tak, no to taki stary telewizor to ja mam. Ale to on do mnie dzwoni, a nie ja do niego. No dobra, tam. Se dogadajcie się po prostu. No nie wiem, no. Czyli pan sprzedaje. Ja nie wiem, no. Czyli pan sprzedaje. Tak, mam dwa telewizory stare do sprzedania. Z Olixa. No. No. No i o to, właśnie o to chodzi, tak? Nikola, 5 złotych. No to, że brado... Paweł, to brat coś mówi, że ja do niego dzwonię. Dobra, zróbmy tak. To mi... No bo może brat źle zrozumiał. Zróbmy tak, ja dam siostrę do telefonu. Bo ogólnie dla brata chcemy kupić telewizor używany jakiś. Niski budżet mamy. Może siostra... Stary telewizor. Wiem. Stary telewizor taki z dupką. Wiem, o co chodzi. Dobra, to dam siostrę zamiast brata, albo... No nie wiem, czy brat, czy siostra. Chodźcie, dogadujcie się z panem, a nie mnie... Bo ja nie chcę gadać przez kogoś. Lepiej niech oni... Halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z kim rozmawiam? Tak? Słucham? Halo, z kim rozmawiam? No halo, słyszę. No jak z kim rozmawiam? No to wy do mnie dzwonicie z ogłoszenia, że o jakiś telewizor. Ale ja do nikogo nie dzwonię. To chyba pan jakiś numer pomylił. Jeszcze słyszę, że mu dzwoniła do pana o jakiś telewizor. Nie no, jestem. Nie twoja, że mieszkasz na wsi, co psy duchami szczekają. Nie wiem, czy słyszy mnie pani teraz? To są pany niebieskie, tak, białe, słyszę. Szajtany. No, dzwonimy w sprawie telewizora z Olixa. Tak. No i chcemy je zakupić, żeby pani... No ogólnie mój brat chce kupić ten telewizor, tylko pani musi wytłumaczyć, o co chodzi, bo to jest telewizor dla niego, tak jakby. Nie dla mnie, o. I się chyba nie dogadaliście na starcie rozmowy. Nie wiem, bo ja... Nie, po prostu sprzedaje pani telewizor czy nie? No bo nie, może pomyłka.
Tak, ale uszkodzony jest telewizor. No tak, ale właśnie po to mój brat dzwoni. No dobrze, to sprzedaję. No dobra, to poczeka pani chwilę. O, się rozłączyła. Kurwa, mać. Czekajcie, może abonament mi się skończył, czy co? No, ma pan tego kaktusa? Tak, mam. No i puści pan, zależy mi na tej piosence, włączy pan do głośnika, do telefonu przystawi. Dobra. No. Nie to, nie to. Nie, nie. Jedną w głowie mam, koksu 5 gram, on lecieć tam, krainę zapomnie, ja w głowie się mam. To jest to, to jest chyba to. Nie to, tamto co było. Tamto co było. Tamto co było. Nie to. Co? Nie to, tamto następne. Jedną w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć tam, w krainę zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy się przestał, bo wjeżdża biały węgorz, tu jedną w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć tam. Tak, to będzie najlepsze. Nie, to jest najlepsze, no. Się ten sam, ty już nie będę sam, bo wiesz, że biały węgorz. Halo? No, to o to mi chodziło właśnie, ja tak, takie chcę. No, to mówiłem no panu. No kurde, to właśnie odchodzi. Takie, że patologiczną piosenkę szukałem. No, bo nie wszystkie mają to. No właśnie, a to czyli pan dobry model dorwał, bo to jest najważniejsze teraz. No. Podoba mi się to. Ile za sztukę? Ile tam? 6 zł. 6 zł? Biorę dwie. Tak. Biorę dwie. No dobra. No to może pan tam na Eliksie te gdzieś kliknąć. Ale co? A normalnie pan paszko ma, normalnie pan paszko ma, ten to wyślę? Tak, tak. Ja pierdolę, zajebista nuta. Chcę to kupić. Nie ma problemu. No to dobra, jutro do pana się odezwę, bo tu dzwonię teraz dziewczynie telefonu. Ja panu wyślę to nawet adres, tam się dogadamy, przedpłatę panu zrobię, nieważne. Przez Eliks może pan zapłacić i tam wszystko i przesyłka jest za złotówkę. No dobra, teraz, dobra, to na zakończenie. Na zakończenie pan włączy jeszcze raz tego bita, żeby dziewczyna słyszała, że to jest to. Chwila. I to nie to. No w głowie mam koksu 5 gram, odlecie sam. W krainę zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo więzie biały węgorz, ty jedno go. W krainę zapomnienia. To jest to. To jest zajebiste, to ja chcę. No dobra, nie ma problemu. Dobra, to ja będę się odzywał do pana, dzięki za rozmowę. No, proszę bardzo, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam. Widzicie? Kupimy, ja to kupię. Kupię tego kaktusika, nawet dwa albo trzy, zrobimy chórek tutaj w pokoju.